Zapędy polityczne PiSu. Ta ustawa stoi na straży demokratycznego państwa prawa i przeciwstawiając się sądokracji, którą usiłuje się prowadzić tylnymi drzwiami, powodując jednocześnie chaos, anarchię i bezprawie. Sędziów zapędy, sędziów. Kto jest sędzią, bo każdego sędziego można zakwestionować, gdzie nie ma pewności, jaki wyrok został wydany, bo każdy wyrok może zostać zakwestionowany i gdzie interesy obywateli nic nie znaczą, bo liczą się interesy tylko nadzwyczajnej kasty. I to chcemy zmienić. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka ocenił z kolei, że zmiany przygotowane przez PiS to próba ograniczenia wolności sędziów oraz zwykłych obywateli. Partie opozycyjne domagały się odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu. Sejm skierował go jednak do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości. Poseł PiSu, były wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak, został pełnomocnikiem rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Powołał go na to stanowisko premier Mateusz Morawiecki. Do zadań pełnomocnika będzie należeć m.in. opracowywanie propozycji działań i inicjatyw rządu oraz premiera na rzecz Polonii i Polaków za granicą, koordynowanie działań Kancelarii Premiera na rzecz Polonii czy promocja tematyki polonijnej. W swoim wystąpieniu premier wskazywał, że jego rząd będzie robił wszystko, by łączność Polaków z Polską była jak najściślejsza. Polska jest wszędzie tam, gdzie są Polacy. Gdzie są Polacy, mówimy Polonia, Polacy za granicą. Wszyscy, którzy czasami już nawet w trzecim, czwartym, piątym i dalej pokoleniu czasami nie tak świetnie nawet mówią po polsku, ale czują się Polakami, są dla nas Polakami. Będziemy robić wszystko jako rząd Rzeczypospolitej, żeby łączność Polaków z Polską, gdziekolwiek oni są, na wschodzie czy na zachodzie, żeby była jak najbardziej ścisła, jak najbardziej owocna i żeby świadczyła o tym, że Polska jest w naszych sercach, w naszych umysłach i także w naszej przyszłości. Z kolei Jan Dziedziczak dziękował premierowi za zaufanie, a obecnym na ceremonii przedstawicielom Polonii za ich aktywność. Zapewniał też, że będzie współpracował w swojej działalności z poszczególnymi resortami, Kancelarią Prezydenta oraz Parlamentem. Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie znowu jest czynne. Po trwającym 9 lat remoncie placówka zostaje udostępniona dla zwiedzających. W najstarszym polskim muzeum będzie można zobaczyć ponad 3000 historycznych pamiątek i dzieł sztuki. Wśród nich znajduje się najcenniejszy obraz w polskich zbiorach, Dama z gronostajem Leonarda da Vinci. Dzieła pochodzą ze zbiorów Izabeli Czartoryskiej i jej potomków. Kontynuujemy ideę księżnej, czyli ochronę naszych narodowych skarbów, podkreślał minister kultury i dziedzictwa narodowego wicepremier Piotr Gliński. We wspaniale odrestaurowanym Pałacu Czartoryskich mamy okazję podziwiać unikatową historyczną kolekcję, którą w 1801 roku zapoczątkowała księżna Izabela. Uczyniła to w czasach, gdy Polska utraciła niepodległość i podsumowała swoje czyny słowami: ojczyzno, nie mogłam cię bronić, niech cię przynajmniej uwiecznię. Światowa klasa zbiorów muzealnych i ich dramatyczne losy sprawiają, że zajmują one wyjątkowe miejsce w naszej historii. Od zarania stanowiły skarbnice naszych narodowych świętości, a także były świadectwem ścisłego związku ze światowym dziedzictwem. Modernizacja Muzeum Książąt Czartoryskich kosztowała 51 milionów złotych. Obiekt będzie dostępny dla zwiedzających od piątku. Do końca roku bilety będą kosztować tylko złotówkę. Nie możemy mówić, że sprawy nie ma. Tak podejrzenia korupcyjne pod adresem profesora Tomasza Grodzkiego skomentował senator PiSu Marek Bęk. Córka pacjenta, którego leczył obecny marszałek Senatu, ujawniła w Radiu Szczecin szczegóły przekazania pieniędzy za operację. Z jej relacji wynika, że profesor Grodzki w trakcie wizyty zasugerował choremu zabieg, ale za pieniądze. Polityk miał przyjąć od chorego na raka płuc mężczyzny 2000 zł. Senator PiSu Marek Pęk uważa, że marszałek Grodzki powinien odnieść się do sprawy, tym bardziej, że to nie pierwszy tego typu zarzut. Nie można takich rzeczy zostawiać zupełnie w próżni, udawać, że się nie dzieje. Jeżeli się pojawiają zarzuty, to trzeba do zarzutów się odnosić. Zarzuty muszą być poważne, muszą być udowodnione. Natomiast no, to już jest kolejny, powiedziałbym, taki tego typu zarzut, więc na pewno nie można mówić, że sprawy nie ma. Tym bardziej, że marszałek Grodzki w tym momencie urasta po stronie opozycyjnej za taki no, niesłychany wręcz autorytet moralny i polityczny, więc on, kto jak kto, ale on musi być czysty, jak przysłowiowa żona Cezara. Pacjent profesora Tomasza Grodzkiego
Kaczyńskiego był operowany w szpitalu w Zdunowie w 2009 roku. Obecny marszałek Senatu kierował wówczas placówką. Pacjentowi z powodzeniem wycięto prawe płuco. Poszkodowany zmarł 2 lata po operacji. Oprócz jego najbliższej rodziny o przekazaniu lekarzowi pieniędzy, jak podaje Radio Szczecin, od dawna wiedzą jeszcze 2 inne osoby. Córka pacjenta jest jednym z głównych świadków w tej sprawie. Na podstawie jej zeznań śledztwo wszczęła prokuratura regionalna w Szczecinie. Najwyższa Izba Kontroli alarmuje kancelarię premiera w sprawie zagrożeń, jakie niesie za sobą broń chemiczna i paliwo, które zalegają na dnie Bałtyku. Kontrolerzy podkreślają, że wody Morza Bałtyckiego mogą zostać zatrute nawet na 100 lat. Izba zarzuca rządowi bierność. O sprawie informuje jeden z portali. Według NIK-u zagrożeniem są m.in. rdzewiejące wraki, w których zalega jeszcze paliwo. Wśród nich wymieniany jest m.in. tankowiec Franken. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Grubarczyk podkreśla, że kwestia braku była wielokrotnie omawiana z NIK-iem. Jego zdaniem zarzuty Izby są bezpodstawne. Przeprowadziliśmy całą serię badań w zakresie tankowca Franken, który leży w Zatoce Łódzkiej. Czy następuje jakiekolwiek uwalnianie substancji z tego tankowca? Okazało się, że nie ma żadnego przedostawania się tych substancji do wody. Teren jest specjalnie monitorowany, jak również zabroniony jest jakiekolwiek poruszanie się jednostek czy podpisowanie na tym terenie przepływających jednostek. W związku z tym wydaje nam się, że to wszystko jest podnoszone zbyt opatrznie, jak gdyby szukając przede wszystkim problemów z tym związanych. Szef resortu gospodarki dodał, że wszystkie badania resortu wskazują, że substancje znajdujące się na tankowcu przeszły w formę krystalizacji. Oznacza to, że są one nieszkodliwe. Minister Marek Grubarczyk odniósł się także do kwestii zatopionych w Bałtyku gazów bojowych. Przypomniał, że sprawa jest omawiana na każdym spotkaniu Helkomu, Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku. To nie jest problem Polski, ale wszystkich krajów nadbałtyckich, podkreślił. Leśnicy z Podkarpacia, którzy prowadzą planową gospodarkę, obawiają się, że poprzez działania tak zwanych pseudoekologów będą musieli tłumaczyć się w Brukseli. Ekoterroryści próbują zakłócić i zdyskredytować zaplanowane prace leśników na terenie Bieszczad i Karpat. Podnoszą, że trwa wyrąb drzew. Działania tak zwanych pseudoekologów na razie nie wykraczają poza granice kraju. Przedstawiciele Lasów Państwowych z regionu Podkarpacia obawiają się jednak, że takie działania doprowadzą do interwencji Komisji Europejskiej. Tak było w przypadku Puszczy Białowieskiej. Leśnicy rozmawiają z pseudoekologami, jednak ci nie chcą słuchać ich argumentów, mówi Grażyna Zagrobelna, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Patrząc na aktywistów tych NGO-sów, które u nas są, no to jest to według mnie ewidentne dążenie do spotkania się w Brukseli. No. U nas nie mogą zarzucić, że działamy niezgodnie z dyrektywami, prawda, jeżeli chodzi o obszary Natura. Ciężka jest praca, bo jeżeli 50% czasu się poświęca właśnie na te tematy, na tą dyskusję, która praktycznie nic nie przynosi. Przypomnijmy, sprawa cień sanitarnych w Puszczy Białowieskiej skończyła się w unijnym trybunale. W efekcie Polska musiała zredukować wycinkę praktycznie do zera, co skutkuje dalszym obumieraniem siedlisk. W wyniku działalności kornika drukarza zniszczeniu uległo już ponad 50 tysięcy hektarów drzewostanu na terenie tzw. Puszczy Gospodarczej i 10 tysięcy hektarów drzewostanu w parku. Amerykański Senat zdecyduje o dalszej prezydenturze Donalda Trumpa. W środę Izba Reprezentantów przegłosowała artykuł impeachmentu prezydenta USA. Tym samym Donald Trump został postawiony w stan oskarżenia. Podczas debaty demokraci zarzucali prezydentowi złamanie prawa i oskarżali o nadużycie władzy. Według republikanów, którzy bronili Trumpa, działania demokratów motywowane są polityką i nienawiścią wobec prezydenta. Po Izbie Reprezentantów o losach Trumpa decydować będzie Senat, w którym proces rozpocznie się prawdopodobnie w styczniu. Przewagę mają tam jednak republikanie, a więc niemal pewne jest, że pozostanie na stanowisku. Część ekspertów uważa, że próba impeachmentu może przynieść skutki odwrotne do zakładanych przez demokratów. Dr Tomasz Deluk, prezes Instytutu Globalizacji, wskazał, że pozycja Trumpa może się umocnić. Paradoksalnie Donald Trump może tutaj z tej potyczki wyjść umocniony, co
tam bardzo mocno pozycję startową. O ponowną reelekcję to Białkotowa, że jego zwolennicy będą wiedzieli, że z nim tak łatwo się nie wygra i nawet mają ze sobą wszystkie media. Były przeprowadzone takie badania, że wszystkie największe media w USA są przeciwko Donaldowi Trumpowi, mając ze sobą liberalne elity, także nie tylko te medialne, ale sędziowskie czy część biznesu. Donald Trump jest praktycznie nieusuwalny, jeśli chodzi właśnie o tego typu zabiegi. Donald Trump jest trzecim przywódcą w historii Stanów Zjednoczonych, o którego dalszej prezydenturze zadecyduje Kongres. To były wiadomości w Radiu Maryja. Ulubione problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Senat zbada zarzuty. Izba Reprezentantów postawiła Donaldowi Trumpowi dwa zarzuty. Nadużywanie władzy i obstrukcji w śledztwie. W styczniu o losach prezydentury Trumpa zdecyduje Senat. To trzeci taki przypadek w historii Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji na ten temat i komentarze politologów w naszym dzienniku. Zapomniano o obywatelach. W Sejmie odbyła się burzliwa debata na temat ustawy o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Jako poseł najwięcej spraw interwencyjnych miałem w przypadku postępowań sądowych i komorniczych, podkreśla politolog Andrzej Maciejewski. Schody zamiast windy. Sport czy dieta? Najlepiej jedno i drugie, przekonują lekarze. O zaletach zdrowego stylu życia mówi dr Ewa Dąbrowska. Ślady terroru. Po mapie represji komunistycznych w Malborku oprowadza Marcin Węgliński z gdańskiego IPN-u. Święta nocy w Betlejem. W naszym dzienniku płyta CD z tradycyjnymi polskimi kolędami. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kochani, chciałbym teraz podziękować wszystkim, którzy wspierają tak Radio Maryja, jak i dzieła, które przy radiu wyrosły. I najpierw chcę to słowo wdzięczności skierować do naszych ofiarodawców z Kanady. A dziś do tego grona należą następujące państwo: Emila Kazula, Marek Kurowski, Helena Wojna, Francis Podlesiecki, Maria Ryka, Helena Zych, Tadeusz Bóg, państwo wacławscy, Urszula i Henryk, Johan Cygenowa, Kuczyńskie, państwo Kowziak, Jan, Emika, Stanisław Boś, Piotr Raszyk, Wojciech Romańczyk, Boże Najleszek, Tarnowscy, Jadwiga Paprocka, Teresa i Peter Kołodziej, Maria i Alfred Popko, Sparawy. Stowarzyszenie Świętego Różańca z parafii Ducha Świętego, Jadwiga Domaracka, Mariolej Kazimierz Gaweł, Sofia Jasika, Halina Jana Kapuścińscy, Marek Kapuściński, Sofia i Mieczysław Kawa, Państwo Moszczeniewa i Paweł Kawa, Zofia Mastej, Jolanta Niedziela, Leonarda Leszkiewicz, Bożena i Gustaw, Marek Porębscy i Władysław Maszec. Mógł zarwać za Państwa wsparcie i za życzliwość. Natomiast ze Stanów Zjednoczonych dziś do grona wydawców należą nasi słuchacze, telewizowie Snajos, Rockwood i Schiller Park, Arlington Heights, Chicago i Hickory Hills. A są to następujące osoby: Maria i Karol Klepanscy, Czesław Kubusa, Stanisław Litwin, Barbara i Marek Matusz, Mary Młynarczyk, Maria Pacyniak, Stanisława i Jan Pasternak, Maria i Władysław Ratyńscy, Zygmunt Sadłowski, Krys i Elżbieta Smereczyńscy, Ewa i Włodzimierz Sobiera i Stanisław Szulczewski, Anna Topczewska, Teresa i Jana Wojtyrowscy, Alicja Zalewski, Małgorzata i Jan Żukowscy, Irena Laguna, Adam Garstka, Dzień Chaborowski,
Jan Józef Drust, Celina Krzysztof, Elżbieta i Roman Tarnawscy, Teresa Zalewska, Stanisława Skrzeczewski, Jan Kutas, Maria Krzywicka, Halina i Stanisław Wilczek. Bóg zapłać. Bóg zapłać za Państwa wsparcie, za zrozumienie, że tak długo nasze media będą istnieć, jak będziemy o nich pamiętać. I dla wszystkich wspierających naszych dobroczyńców, śpiewając Kartowie, to jest dedykacja muzyczna, pani informacja, w jaki sposób do grona ofiarodawców dołączyć, o co gorąco serdecznie prosimy. Wyrażanie swojego poglądu poprzez nieobecność się na głosowaniu. Zgadzam się, są tego typu sytuacje, gdzie stosuje się tym czwartym zapisany w regulaminie sejmowym sposób wyrażania swojego. Wyjęcie karty z czytnika. A są również próby zrywania sejmu, czy tak można robić też. Teraz sejmu nie udało się zerwać, ustawa trafiła do komisji. Mówię o ustawie, która ma usprawnić działanie wymiaru sprawiedliwości. Aha. Komisji.